Program się nazywa Mam do Was pytanie. Panowie, ja się nazywam Marek Pyza, a panowie to Marcin Wikło i dziś Wojciech Biedroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w zastępstwie, last but not least. Tak się nazywamy. Wakacje są, to i wakacyjne przetasowania na naszej antenie. Wakacje to czas pracowity w polityce w tym roku szczególnie, no bo jest kampania wyborcza. Czy jest? Nie ma tej kampanii, bo jeszcze pan prezydent niczego nie ogłosił, żadnych dat. Natomiast oczywiście politycy walczą każdego dnia na front. Na froncie między innymi Konfederacja, i my o Konfederacji piszemy w nowym wydaniu tygodnika Sieci, pytając, czyja to jest tak naprawdę nadzieja. Pytamy razem z Marcinem Wikłą, siedzącym w studiu. I zaczniemy sobie od jednego z cytatów, które się w tym tekście pojawiły, z Konrada Berkowicza, wiceprezesa Nowej Nadziei. Mądrego to i dobrze posłuchać. Oczywiście, że tak. Bardzo proszę. Pierwszy cytat. Rozmawialiśmy z panem posłem w ubiegłym tygodniu, pytaliśmy o scenariusze różne rozważane przez Konfederację. On mówi tak: nie zamierzamy przedłużać rządów PiS ani reaktywować rządów Platformy. Jest możliwy rząd mniejszościowy, są możliwe wcześniejsze wybory. Nie my będziemy o tym decydować, bo spodziewamy się 50-70 posłów. W przyspieszonej elekcji zapewne mielibyśmy jeszcze więcej, bo potwierdzilibyśmy, że nie chcemy przedłużyć rządów PiS. Jak ten scenariusz nam się zapowiada? No tak, że ktoś te wybory wygra, kto to nie ma większego znaczenia, bo i tak Konfederacja nie utworzy z nim rządu, gdyż będzie przeć do wyborów wcześniejszych. Bo Konfederacja zakłada, że będzie miała 50-70 posłów i rzeczywiście to jest ta liczba podawana chyba przez każdego z naszych rozmówców z tamtej strony. Ambitny plan, ale co więcej... Czyżby? Ambitny? Właśnie, ambitny plan, ale to nie koniec, bo chyba ten apetyt rośnie, sondaże gdzieś tam po kropelce idą w górę. Te sondaże są znakomite, 15-16% już w kolejnych badaniach. No więc dlaczego nie marzyć o 20, a wtedy to by oznaczało już pewnie z 90 posłów i tu się wkrada pewien element niepewności, o którym pewnie za chwilę powiemy, ale 50-70 to się głośno mówi, oni są tego pewni, oni są pewni, że to nie jest klub, który by się im na przykład rozleciał po wyborach, to znaczy to nie jest taki klub do rozebrania się. No, jest nie to takie widzieliśmy. Nie takie, no, ale to jest moment na takie właśnie jakby deklaracje, na taką pewność siebie. Ta akurat postawa mi się tutaj podoba, poza tym nic pewność, się tam nie zgadza. Pewność siebie jest absolutnie uzasadniona, bo Konfederacja fenomenalne wręcz wyniki osiąga, ale jeśli chodzi o przekazy w kampanii, powiedziałeś to przed chwilą, to właściwie głównym, z jakim w tej chwili Konfederacja wychodzi do wyborów, to jest: my nie wejdziemy w koalicję z nikim, a zwłaszcza z PiS. To jest w ogóle problem i pytanie po części do was i do waszych rozmówców, to znaczy jaki jest program, jaki jest pomysł Konfederacji, ponieważ najpierw trzeba zadać pytanie, kim, czym jest Konfederacja. Czy to jest pan Ale to jest pytanie kluczowe, bo słuchając wypowiedzi tych polityków, no możemy sobie gdzieś narysować jakąś mapę drogową, według której to ta formacja może w ten sposób idzie. No, To pokrótce. Okej, widzą się trochę należy. Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena, czyli dawna partia Korwin, od zeszłego roku Nowa Nadzieja. Tam jest nowy prezes Sławomir Mencen. On rządzi w całej Konfederacji, można powiedzieć. Słabsi od Nowej Nadziei są Narodowcy dziś już z Krzysztofem Bosakiem na czele. I trzecim najważniejszym ogniwem jest Konfederacja Korony Polskiej pod światłym przywództwem Grzegorza Brauna. Mencen nie może niczego innego mówić. Ja dzisiaj byłbym ciężko zdziwiony, gdyby Mencen przedstawił jakiś program, jakieś pomysły i tak dalej. To jest partia protestu, to jest partia mam dość. No. To jest partia powiedzenia, wszystkim wam pokazuje środkowy palec. No. Na tym polega ich siła i te ich 16 czy 17%. I o to tak naprawdę chodzi. Mencenem, w życiu bym dzisiaj nie deklarował żadnej koalicji. To powiem ci, tutaj muszę zauważyć, że to jest sporo, jak na taki zwykły protest po prostu. Czasy są budzące tego typu potwory. No dzisiaj jest zdenerwowanie, jest wściekłość, jest drożyzna, jest inflacja, jest zagrażająca nam wojna. Mm-hmm. I nagle przychodzi facet, który mówi: łatwo będzie i miło. Jesteś młody? To świetnie, że jesteś młody. To obetniemy emerytom. I teraz jest pytanie. I będzie bosko, jest euforia na tych spotkaniach z Piwkiem i panem Mencenem. Natomiast czy to się przełoży na głosy? Czy to nie jest zupełnie inne pytanie. Czy to nie jest tak bardzo odjechana młodzież, która owszem na browar z Mencenem to pójdzie? To jest pytanie bardzo
podstawowe i dotyczy dowiezienia wyniku 16-procentowego, a to może być różne. Za 100 dni jeszcze tak spokojnie. Poza tym pamiętajcie, to jest jeszcze taka sytuacja, w której ktoś dzisiaj deklaruje, bo go wkurza rachunek za prąd, za gaz i tak dalej, i on mówi dzisiaj nie, i dzwoni do niego ankieter, mówi nie, ja wie pan, panie, ja to mam wszystko dość. A może trzecia droga? Ach, przydałaby się trzecia droga, przepraszam, nomen omen trzecia droga, taka nowa nadzieja. Trzecia może w ten siła, sposób. Poza tym on mówi rzeczy, które się mówiło za komuny. W czasy w Bułgarii i polonez dla każdego. No on mówi, będziesz siedział na grillu w pięknym domu z ładnym samochodem, fajną żoną, mężem, czy kto sobie tam wybierze, co, co woli, i będzie super. No. To popatrzmy, to co mówi Sławomir Mencen. Tutaj uwaga do reżyserki. Teraz zerkniemy sobie właśnie na wpisy na Twitterze lidera Nowej Nadziei, co on mówi swoim wyborcom. Bardzo proszę, taka seria będzie kilku wpisów z ostatnich dni, a dzisiaj pijemy, bo już za 3 miesiące z hakiem PiS przestanie rządzić po 8 latach męczenia się z nimi. W końcu ich obalimy. To wpis z 14 lipca lidera Nowej Nadziei. Kolejny dzień wcześniej. Po wyborach ktoś straci wiarygodność. Ja, jeżeli Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS, lub ci wszyscy dziennikarze, politycy, komentatorzy oraz masa płatnych troli i hejterów, jeżeli tego nie zrobimy. Jakoś jestem spokojny o rezultat. Kolejny post Sławomira Mencena. Tutaj fragment przeczytamy. Nasze sondaże przebiły już 16%. Jeszcze nigdy nie notowaliśmy takich wyników. Jeszcze nigdy szansa na rozbicie układu PiS nie była tak duża. Każdy z was może być częścią naszej drużyny. Każdy z was może przyłożyć rękę do wysłania Tuska z Kaczyńskim na emeryturę. Możesz przez następne 3 miesiące obserwować z boku, jak walczymy sami przeciw wszystkim, albo dołączyć do nas, pomóc nam w kampanii i mieć olbrzymią satysfakcję z czynnego udziału w zakończeniu rządów PiS. To jest wpis sprzed 2 dni. I jeszcze jeden. Jaki mam plan na przyszłość? Zerowanie piwa, podatków, socjalu, inflacji i lewaków. Tak trzeba żyć, pisze, sącząc złocisty napój na Malcie, Sławomir Mencen. I ostatnia moja propozycja dla was, panowie. Jak do tej pory, jeszcze w trakcie żadnej kampanii wyborczej się tak dobrze nie bawiłem. Napisał 15 lipca Sławomir Mencen. Do picia alkoholu nie zachęcamy. I temu jego dobremu humorowi w ogóle się nie dziwię. On rzeczywiście tak sobie spacerkiem z dużym uśmiechem przechodzi przez tę kampanię. Jakiejś głębi tutaj nadzwyczajnej nie ma, ale chyba ma nie być. Natomiast co jest bardzo zauważalne również w tych wpisach. Z nikim nie utworzymy rządu, ani z Platformą, ani z PiS-em, ale jakoś lepiej mu idzie zaprzeczanie tej koalicji z PiS-em. I tutaj mam wrażenie, że wpisuje się w cały otaczający świat, bo przecież media liberalne, te lojalne wobec Donalda Tuska, bardzo straszą koalicją Konfederacji z PiS-em. No po prostu to jest takie nieszczęście. To jest książka Marcina Kąckiego o chłopcach, którzy idą po władzę i po Polskę. To jest szereg artykułów w Newsweeku i programów w TVN-ie, które wieszczą naprawdę największe nieszczęście w ostatnich kilku dekadach, jeżeli by się Konfederacja sprzymierzyła z PiS-em. Dominika Wielowiejska mogłaby nam tu szerzej opowiedzieć. O czym tak naprawdę nie ma mowy, tak? Ale to nieszczęście jest. W związku z tym jest też jakby konieczność, rozumiem, zaprzeczania z tej strony, a jakoś tak, no, en masse, tak grupowo się gdzieś to zaprzeczenie tego układu z Platformą tutaj zdarza. Tak jak nam powiedziała jedna z osób, z którymi rozmawialiśmy z Konfederacji przed napisaniem tego tekstu, nasi wyborcy bardziej boją się koalicji z PiS tylko dlatego, że o niej więcej się mówi. Mhm. Koalicji z Platformą mniej, bo jakoś tak jest wokół niej cisza. A przecież, Wojtku, zanim oddam ci głos ponownie, przecież można by liczyć teoretycznie na to, że Konfederacja sama się trochę tam wewnętrznie powyżyna. No bo zobaczmy, co tam się dzieje. Nie wszystkie wypowiedzi uzyskaliśmy pod nazwiskiem, no bo jak za dużo tej kuchni się politycznej zdradza, to wtedy nie jest dobrze, więc niektórzy prosili o anonimowość, ale podzielili się z nami kilkoma spostrzeżeniami. Bardzo proszę o tę poprzednią grafikę i kilka cytatów z artykułu "Czyja nadzieja" w tygodniku Sieci. To są anonimowe wypowiedzi polityków Konfederacji. Jedna jest taka: Korwina trzeba było się pozbyć, bo bywało, że przez 6 godzin Winnicki z Bosakiem przekonywali go, czego nie wolno pisać na Twitterze, bezskutecznie. Wszedł więc Mencen i wziął to wszystko za ryj. Nowa partia, zamknięcie epoki, dziadek odstawiony, może sobie chodzić półnago do sklepu meblowego. Kolejna wypowiedź: Ruch Narodowy boi się wyautowania. Korwin, Kuleszą spli negocjacje 4 lata temu, dzięki czemu narodowcy wprowadzili tylu posłów, co korwiniści. Po odpadnięciu Winnickiego można by ich o połowę zczyścić, ale Mencen tego nie zrobi, bo dotrzymuje słowa. Dopóki go nie oszukasz, a wszyscy boją się go oszukać, to dojedziemy z tematem. I jeszcze, co tam w Koronie. Braun
jest chyba na wylocie. Jeśli jeszcze trochę ich podkurzy, to trzeba będzie podjąć tę decyzję. Na konwencji miał mówić 5 minut, zapomniał, że nawet jeśli gra na największej trąbie, to jest członkiem orkiestry i jego część występu jest zaplanowana w odpowiednim momencie, gdy wchodzi sekcja dęta. On nie dość, że mówił dużo za długo, to jeszcze nie o tym, na co się umawialiśmy. Dotarł aż do wywodów na temat zboczeńców, czyli LGBT+. W efekcie półtora tygodnia później wywalili mu dwóch kandydatów z listy i przedstawiciela w sztabie, w którym lider Korony nie ma już teraz nikogo. I ostatnia, to już ostatni cytat. Jeśli szybko skonsumujemy sukces i teraz zrobimy wynik w okolicach 20%, to nie będziemy czekać na dalsze wzrosty. Dogadamy się z tym, kto da nam więcej. Zaczniemy od naszego kandydata na marszałka Sejmu. Jeśli przejdzie, będziemy dalej negocjować. No ten, ostatni fragment wszystko trochę sypie, nie, a jednocześnie plany są ambitne i znaczy, być może nawet ten ostatni fragment daje nadzieję, że jest tam jakiś polityk w środku, a nie tylko awanturnik, krzykacz czy piwożłob. Choć oczywiście, jeszcze raz powtarzam, dzisiaj traktowanie Konfederacji z góry, jakieś jej marginalizowanie, twierdzenie, że to nie problem i że nie będzie żadnego problemu, jest błędem politycznym, bo prawda jest okrutna i w ostatnim fragmencie doskonale wyrażona, a mianowicie dogadamy się z tym, kto da nam więcej. Nie będzie rządów prawdopodobnie, jeśli wierzyć dzisiaj sondażom. Oczywiście można to różnie te sondaże czytać. Natomiast dzisiaj bez Konfederacji prawdopodobnie będzie bardzo ciężko rządzić samodzielnie. No tak, ale to jest scenariusz przecież bardzo wygodny dla Konfederatów. No bo dlatego nie ma większości w Sejmie. Oni stoją sobie z boku, kiwają palcem w bucie dlatego i czekają, nie kampanii. Rywal wykrwawi. No właśnie o to chodzi. Oni nie prowadzą jakiejś zażartej wojny. Oni się chyba bardziej z publicystami gryzą chyba niż między partiami. Oni trwają. Mencen sobie wyjeżdża w środek kampanii wyborczej, facet wyjeżdża na prowadzenie kampanii wyborczej. Prowadzenie kampanii wyborczej spowodowałoby, że mogłyby się pojawić jakieś błędy. Panowie, czy nam się to podoba, czy nie? Prowadzą to w sposób zupełnie jak na polskie warunki, nowatorski. No tak się, tak widocznie to jest. I skuteczne. Słuchajcie, ja byłem, najważniejsze jest kilka tygodni temu byłem w niedrogim europejskim kurorcie, w którym roiło się od takich Polaków w wieku między 30 a 45. To byli wszystko ludzie, którzy zajmują się jakimś zawodem, był murarz, był mechanik samochodowy, była menadżerka dużej sieciówki i słuchałem o czym, ci ludzie rozmawiali. Prawie wszyscy byli wyborcami Konfederacji. Wszyscy chwalili Konfederację. Według sondaży co drugi mężczyzna w tej grupie powinien być wyborcą Konfederacji i co czwarta kobieta. I oni wszyscy chwalili pomysły. Oni rzadko mówili Mencen, Brown, Korwin-Mikke, Wolność. Bo oni nie muszą rozróżniać tych frakcji. Dla nich to było kompletnie nieistotne. Oni mówili tak, obciąć socjal, oni to mówili. Obciąć socjal, obciąć emerytom, no, ludzie w sile wieku, z dobrym zawodem, poważnym zawodem w ręce. To byli ludzie, którzy mówili dokładnie to samo, co Mencen. Tak, to są trochę te światy, które się z tą taką dorosłą, dużą polityką nie stykają. Tak? Oni nie rozumieją tego, że na dziś są nieśmiertelni, na dziś nie potrzeba im opieki, na dziś nie potrzeba im pomocy, daj mi 4-300, ja się będę leczył. Tak jak było o tym Bonie. Natomiast błędem też jakby ze strony tych dużych partii może być to, że Konfederacja już jest tak a priori zapisywana do koalicji albo do jednej, albo do drugiej, że posłowie PiS to mówią, tak, że trochę to rozleniwiło niektórych polityków, szczególnie działaczy regionalnych, że im się wydaje, że przecież i tak będziemy z Konfederacją. A może ten plan Konfederacji jest zupełnie inny. Mówi o tym w naszym tekście Artur Dziambor. Już nie będziemy pokazywać, odsyłamy państwa, żeby sobie poczytać to spory, obszerny artykuł. Ciekawa opinia o tym, że Sławomir Mencen patrzy nie na 2023, ani nawet nie na 24 rok i wcześniejsze wybory parlamentarne, lecz 25, bo już ma te 35 lat, już może kandydować na prezydenta. I nawet jeśli nie wygra tych wyborów, ale wejdzie do drugiej tury, powiedzmy z 40%, no to będzie w stanie stworzyć ruch wolnościowy, stać się jego liderem z poparciem 20-30%. I to na lata, na dekadę. Bo biologia jest z nimi, a przeciwko tym dużym partiom. Wydaje mi się, że pomysły prezydenckie to mocno za wcześnie. Tak mi się wydaje. No ale kiedyś trzeba zacząć. 25. Wiesz, to mówię. No, żeby się wypromować, żeby zrobić nazwisko, ale pamiętajcie, dobrze, PESEL działa na plus, ale też pamiętajcie, że wytarcie się polityczne też działa. Jeżeli Konfederacja, a wydaje mi się, że wejdzie
w jakiś deal z tą czy inną stroną, to prędzej czy później zacznie się wycierać. No znaczy, jak każda partia polityczna wejdzie w buty polityka, bo oczywiście można mówić tutaj tutaj eutanazja, tutaj coś tam już kończę, a na koniec przychodzi, jak się robi drugi sejmowy, jak się głosuje i tak dalej. Zadajemy sobie pytanie, wejdą czy nie wejdą, co z tą Konfederacją, zobaczymy. Sporo odkrywamy w tym wydaniu Tygodnika Sieci. Polecam państwu bardzo gorąco. Za chwilę wracamy z innymi tematami.